Długimi momentami kontrolowaliśmy przebieg spotkania, dobrze utrzymywaliśmy się przy piłce i wyglądało to nie najgorzej. Wynik jest niekorzystny, ale mam nadzieję, że te wyniki przyjdą w trakcie eliminacji, a nie teraz w meczach towarzyskich. Trzeba poprawić nawet wydaje mi się nie tyle grę, co przede wszystkim wyniki, bo te z tych będzie się nas odliczało podczas eliminacji, więc mam nadzieję, że mamy jeszcze trochę czasu i wykorzystamy go jak najlepiej. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w takim miejscu, jak jesteśmy. Przegraliśmy dwa z ostatnich trzech meczów i trzeba zrobić wszystko, żeby tą grę i przede wszystkim te wyniki poprawić. Grali twardo i konsekwentnie w obronie, nie stracili bramki, a jak się nie traci bramki, to jest duża szansa, że właśnie wykorzysta się jedną czy dwie sytuacje z przodu. Oni mieli jedną, wykorzystali ją w bardzo dobry sposób i tyle. Może jest to dla nas też lekcja właśnie, żeby wykorzystywać swoje okazje, kiedy te nadchodzą i osiągać lepsze rezultaty.